W poniedziałek z magazynu lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odebraliśmy dary rzeczowe przekazane nam przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Jest to tak zwana pomoc zimowa. Chciałbym tutaj podziękować Komendzie Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, która użyczyła nam samochodu ciężarowego do przetransportowania tych darów z Lublina do Lubartowa oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubartowie za użyczenie ładowarki do ich rozładunku. Wśród przywiezionych towarów były m.in. ciepłe koce, śpiwory, materace, jak również środki czystości, ręczniki czy pieluchy. We wtorek otrzymaną pomoc przekazaliśmy jednostkom, w których znajdują się punkty zbiorowego zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy. Właśnie one tam zostaną przekazane dalej osobom potrzebującym. Część artykułów została jeszcze w naszym magazynie powiatowym i zostanie ona wykorzystana w przypadku nowej fali migracji, która może zostać wywołana w związku z atakami Rosji na obiekty cywilne w Ukrainie.